Mieszka w UK, nagrywa się. Nazywa się Monika Chlebna. Musiałabym podać namiar Monika Chlebna, @gmail.com chyba, albo jakby córka chciała, to mogę, lub pani Można chciała, mogę do niej znaleźć. podać telefon. Miała przerzuty w kręgosłupie, nie ma ich, bo są zwapniałe. A druga to rak prostaty z przerzutami do węzłów chłonnych, też się wycofało. Niemniej jednak są to dwie osoby na sto i żeby to poszło, to trzeba by gdzieś uwierzyć, że się da. Bo tu nie chodzi mi o to, żeby pani tam jakoś w ogóle inaczej postępowała, tylko po prostu, żeby chociaż drobinę dozy dała, to znaczy zmieniła coś w życiu. Bo choroba nowotworowa, zaraz będę pytać o wszystko, jest zawsze pochodną nadspożycia produktów mlecznych, jogurty, kefirki, danonki, mleczko do kawy, śmietanka do zupy, bułka z serem i nadspożycia produktów zbożowych. Jajka z pieczywem, kiełbasa z pieczywem, bigos z pieczywem, zupa z pieczywem, tatar z pieczywem. Jeszcze parę razy udało mi się wycofać przerzuty, ale one potem poszły w miejsce, w którego nie mogłam wycofać, czyli po prostu pół roku później było. Ja się cały czas dłonię tak, jak ja sobie życzę. Może to jak sobie pacjent życzy. Ja cały czas doskonalę swoją metodę. Więc wszystko będzie pani buczało na mailu. Będzie wystarczy kliknąć i otworzyć. Więc teraz tak, nadspożyła pani produktów mlecznych, nadspożyła produktów zbożowych i choroba nowotworowa, jak każda, jest kumulacją nałogów. Organizm nie wytrzymuje i zaczyna się bronić w sposób niekompetentny i niewłaściwy. Dlatego kluczem do zatrzymania procesu lub wycofania go jest zmiana nałogów żywieniowych. Więc pierwsze dwa, produkty mleczne i produkty zbożowe, kolejne są również nałogami, kolejne są różnymi nałogami, bo z tego co widzę, choroba nowotworowa prezentuje przynajmniej 10 nałogów, które po prostu muszę wydłubać albo razem z panią, albo pani powiedzieć, albo powoli dłubać, a pani ma mieć to jedzenie jako przyjemność. Jest to choroba z wiary, że owoce są przyjazne, to jest nieprawda. Jest to wiara, że tłuszcze są szkodliwe, to jest nieprawda. Jest to wiara, że wędzona makrela jest zdrowa, to jest absolutna trucizna. Jest to wiara, że puszki i kiełbasy są zdrowe, to jest absolutna trucizna. Jest to wiara w konserwanty, czyli wszystko co kupione i martwe i w sklepie, no cóż, wszyscy żyjemy na tym samym wózku. I jest to wiara w połączenia, więc jajka z pieczywem, kiełbasa z pieczywem, bigos z pieczywem, zupa z pieczywem, ale także placki ziemniaczane z jajkiem, łączenie białka zwierzęcego z węglowodanem, czy jak niektórzy jadają banan z jajkiem jako placki. Ja teraz będę wymyślać rzeczy, które by pani zjadła innego niż swoje nałogi, żeby uzyskać to, po co panią tu wypchnięto. Bo skoro panią wypchnięto, to znaczy, że córce na tym zależy. Najpierw powiem o tym, że warto zmienić coś w psychice. Choroba nowotworowa jest, wskoczcie mi na głowę, a ja będę dalej służyć. Więc warto u psychologa rozbić osobowość nowotworową. To jest osobowość, która nie potrafi brać, nie potrafi się cieszyć, potrafi się martwić, nie potrafi trzymać granic. Trzeba nauczyć asertywności, powiedzieć moje, nie pozwalam. Więc trochę może być mędliwa i marudna. Ale jeżeli mędliwa i marudna, trzeba wtedy kupić coś pomarańczowego do jedzenia, bo zawsze zakazuje szarych, czarnych i brązowych rzeczy do ubrania, kolorowe rzeczy do jedzenia, więc jako mędliwa i marudna kupić pomarańczowe majtki. Albo czerwone, albo łososiowe za 10 zł taniej, bo takie teraz dziwne rzeczy można zrobić. Przyczyny chorób nowotworowych, czyli produkty mleczne i zbożowe. Czy dolewa pani dalej mleka do kawy? Nie, O, nigdy nie piłam mleka z kawy. śmietana do zupy? Musi być. A ile razy w tygodniu była zupa? No nie tak Dwa razy w często. tygodniu? No można powiedzieć. A maślanka, kefir? No raczej kefir, Jak wydaje mi często? się, że zdrowszy. Nie, nie. Jogurt, znaczy się jogurt, No to nie kefir. powoduje chorobę Jogurt. nowotworową. Tak.
No, muszę to kiedyś opublikować, tylko to jest moje 40 godzin bezpłatnie, plus potem godzinę, parę godzin jeżdżenie, publikowanie, to jest dalej bezpłatnie, nikomu ale nie zależy. Ale przecież mówią, że te jogurty i co to są no i mówią, że się nie da. A skoro panią córka do mnie wysłała, to znaczy, że albo myśli, albo gadam z sensem, albo coś posiałam, prawda? Logicznego. Okej, okay. Córka ma też tam słuchać. Więc tak, da się, tylko zależy to od człowieka. Zachęcam. Owszem, da się. Tylko, że człowiek no nie wie może nawet, że... Zachęcam od psychologa rozbić osobowość nowotworową, powiedzieć, że lekarz kazał. Psycholog w PZP jest bezpłatnie. Można iść do jakiejś obcej, żeby się nie obnażać. I teraz tak, żeby całkiem się udało, to produkty mleczne raz na tydzień, a lepiej działa raz na 3 tygodnie. Żeby całkiem się udało, to produkty zbożowe raz na tydzień, ale lepiej działa raz na 3 tygodnie. Co to są produkty mleczne? Ser biały, żółty, topiony, jogurt, kefir, śmietana, maślanka, jogurt, mleko, lody i masło. Co to są produkty zbożowe? Żyto, chleb, żur, kawa zbożowa, pszenica, mąka, bułka, makaron, ciasta, pierogi, krakersy, torty, jęczmień, krupnik, krupnie, krupnioki, piwo, owiec, owsianka, otręby owsiane, orkiesz, plewon, kiszowy, ryż i produkty z ryżu, kukurydza i produkty z kukurydzy, kasza jaglana i produkty z kaszy jaglanej, sorgo, mąka, tef i bambus. To są wszystkie główne przyczyny, dlatego z tym się należy cykać. I trzeba jadać wszystko inne, ale jeszcze pomijając przyczyny dodatkowe. Miód, syrop klonowy, jabłka surowe, winogrona, banany, marchewka gotowana, seler gotowany i pietruszka gotowana. Nie. Robić zupy bez tego. Jeżeli macie Facebooka, to możecie otworzyć Facebooka dr Ewa Bednarczyk-Witoszek. Ja tam przeróżne cudawianki robię dziwne, typu zupa woda spod ogórków, i 2 szparagi i 1 czosnek. Troszkę masła klarowanego i troszkę magii. Zupa jest, zmiksować można. Bo im bardziej zmiksowane, tym lepiej będzie robić dla przewodu pokarmowego. A dalej, można przewymyśleć przedziwne zupy, na przykład batat, cebula i jakiś grzyb shiitake lub pieczarka. Da się, da się. Lub papryczka, czyli kapusta kiszona i ziemniak. Nazywa się to kapuśniak. Da się, da się. Albo kapusta, batat i papryczka, czyli nazywa się to kapuśniak i skwarki. Może być przeróżna zupa z listy dobrych produktów. Taką listę dostanie pani na wynos. Panie Boże, jest. Dam to mężowi, tylko owoce nie są przyjacielem. Z owocami trzeba się cykać. Tak lubię i tak właśnie jest, dużo tych owoców. Najbezpieczniejsze z owoców jest cebula, czosnek, kiszona kapusta, kiszony ogórek. Co pani woli, kiszoną kapustę czy kiszony ogórek? Kiszoną kapustę, ale ogórek też lubię. Okej, kiszonki. Można wypić alkohol, ale nie owoce. Można wypić czerwone wino, ale nie owoce. Można wypić wódkę, ale nie owoce. To znaczy, owoce 2 razy w tygodniu są ok. A może być to arbuz, może być to melon, może być to ananas, może być to papaja przede wszystkim. Może być to melon, już powiedziałam, może być to litchi, kiwi. Zaraz dopytam, w jakim miejscu jest nowotwór, bo nie wiem. Papaja jest genialna, awokado jest genialne. Co jeszcze? O arbuzie mówiłam, o mango jest genialne. Ale tylko 2 akurat 3 dni w tygodniu. 2 dni pod rząd, a 1 dzień gdzieś tam rozstrzelony. I to wtedy trybi. Z owoców są lepsze kiszonki i wszystko inne. No, lista dobrych produktów jest tu. Gdzie jest ten nowotwór pierwotny? Jelito grube. Okej, jelito grube. Ja zawsze zalecam, żeby pani mnie sprawdzała. Co to jest? Wyłuchaj, kontroluj. Czyli pisała, co je. I są tak zwane parametry sprawdzające lekarza, czy prowadzi prawidłowo chorobę nowotworową do wycofania. To jest najtańszy OB, które można mierzyć co 10 dni, co 2 tygodnie, co miesiąc. To jest po prostu 2 złote, kiedyś, teraz nie wiem, a tyle przyjemności.
Może być CRP, ale nie musi być, bo to jest czynnik wolny. Można mierzyć raz na miesiąc lub rzadziej. Potas jest super tanim miernikiem zatrzymania lub wycofania procesu nowotworowego. Im wyższy potas ma być na górnej granicy normy lub troszkę ją przekraczać, mówię o zatrzymaniu procesu nowotworowego lub wycofywaniu. Wysoki potas to pomidory, papryka, bakłażan, chili, masło z orzechów ziemnych, kiszonka, bataty, awokado, frytki z batatów. Tutaj jest mniej więcej nie. Tutaj nie piszę co. Na doktora Babetnarczyk Witoszek jeden z wpisów jest postępowanie antynowotworowe. Ja będę to uaktualniać i pani może będzie przyczynkiem do tego, że to uaktualnię, ale żeby ten wpis zobaczyć, to chyba trzeba wejść Ewa Bednarczyk-Witoszek i otworzyć stronkę doktora Ewa Bednarczyk-Witoszek, bo jeżeli się wejdzie od samej doktora Ewa Bednarczyk-Witoszek, nie mamy jego wpisu, czyli drugiego, gdzie jest ludzie, to są postępowani antynowotworowe mają i tam sobie opowiadam. I córka znajdzie, odklika i wyśle pocztę. Lub jakiś rzut ekranu zrobi, dobrze. Więc tak, drugim parametrem wycofującym nowotwór lub zatrzymującym go jest witamina D3. Tylko nigdy z zewnątrz, tylko własna. Więc pytanie, czy pani pobiera witaminę D3? Pobierałam, ale w tych tabletkach. I nie pobieram już. Teraz nie. Chwała Bogu. Mi się i nie. Chwała Bogu, będę dbała, żeby witamina D3 była jak najwyższa na mojej diecie. Witaminę D3 robię rybami, więc jeżeli pani lubi ryby, w porządku. Jeżeli nie lubi, nie trzeba. Robię tranem. Jeżeli nie lubi, nie trzeba. Tran wpłynie, żadne kapsułki. Witaminę D3 robię wysoką dietą niskowęglowodanową, więc ja dzisiaj na śniadanie zjadam orzeszki laskowe, a na drugie śniadanie będę miała kapustę kiszoną z sosem. Ta ugotowana kiszona, czyli po prostu jakieś takie, kiedyś to było ciopkraut, nie? Wie pani co to jest? Nie, taka jakaś kapusta kiszona, ugotowana, do tego ziemniak jakiś, na jakiś kilogram jedna, do tego skwarki, a można bez ziemniaka i same pieczarki, a można bez ziemniaka i pieczarka, sama boczniaki, może być sama kapusta ze samymi skwarkami, ja mam samą kapustę ugotowaną z sosem, z wołowiny i z papryki i z cebuli i z pory, bo to danie jest dla męża, czyli mielona wołowina, papryka, cebula przysmażona, por przysmażony i on lubi takie mięso z warzywami. Jaką grupę pani ma krwi? AB plus. Okej, no okej. To będę mówić troszkę innym językiem, ale to za chwilkę. A w jakim miesiącu się pani urodziła? W styczniu. Czy orzeszki laskowe pani lubi? Bardzo. One panią leczą i są w stanie panią wycofać z procesu. Orzech laskowy, mniszek lekarski, sok z mniszka, sok ze znamion sosny. Takie coś można kupić, miód ze znamion sosny w leklerku. A i co jeszcze się pyli w marcu? Może być czasem sok z brzozy, ale nie piłabym więcej jak 100 ml, bo więcej nie będzie za korzystne na posiłek. Co jeszcze się pyli? Lubię marzec, bo to będzie dla pani korzystne. Tylko te orzechy laskowe, dzień bez orzechów laskowych, dzień stracony. Ja sobie żartuję. W ogóle wszystkie orzechy będą dla pani przyjazne. Szukam. Nie ma nic więcej w naszych warunkach klimatycznych, tylko orzechy laskowe będą dla pani przyjacielem, ale orzechy włoskie, pistacje, pekan, makadamie, migdały, mleko migdałowe jest w Biedronce, pini, również te takie nerkowce, te będą genialnie działać. Jeżeli pani lubi pistacje, sezam i hałwa, jest ok. Nawet od owoców wolę polecać sezamki, nie na miodzie, tylko na syropie glukozowo-fruktozowym. Tylko pamiętać należy, że szkoda, że tego nie nagrywałam. Aha, nagrywam, ale dla ludzi, dla społeczeństwa. Więc wszystkie orzechy będą przyjazne dla osoby, która się urodziła w lutym. To, co się pyli luty, marzec, kwiecień, jest w stanie resztkami się wzbudzić alergię w klasie IgE, co jest
procesem antynowotworowym, więc będę polecała też inne orzeszki, orzeszki ziemne, masło z orzechów ziemnych. Pamiętać należy cukry proste, 2 dni w tygodniu, góra 3, ale ten trzeci dzień nie tak pod rząd po tych dwóch, czyli dać odpocząć organizmowi. Orzechy wszystkie, brazylijskie, mak, to jest wszystko piękno. Czasami nasiona chia, lęk, to jest wszystko piękne. Nasiona chia w mleku kokosowym, takie coś można zrobić. Osoby z pani grupą AB nie za bardzo lubią mleka kokosowego, ale jakby pani lubiła, to można nasiona chia zalać ciepłą wodą i za pół godziny dodać do mleka kokosowego rozcieńczonego. Robi się taki glut, który w ilości 200 ml jest sprzedawany w kawiarnach po 15 zł. Można na to dać łyżeczkę dżemu jakiegokolwiek nisko schłodzonego. Odradzam ksylitol i stevia, bo to nie są dobre kierunki. Odradzam aspartamy, bo to nie są dobre kierunki. 2 dni pod rząd można takie dziwowisko stosować, ale potem trzeba 3 dni przerwy, bo nie jest korzystne jadać te substancje słodzące dłużej niż 2 dni pod rząd. Dalej. Czyli czym słodzi? Jakieś takie zdrowe podobno. Ja nie słodzę, tylko 2 dni pod rząd. Trzeci dzień już nie. No. Tak mówią, że zdrowe, nie wszystko to, no, co mówią, jest prawidłowe. No to chodzi, człowiek musi ja sam. Ja nie słodzę. Czasami polecam syrop z agawy, cukier palmowy, syrop ze znamion sosny, mniszek lekarski typu miód z mniszka. Tam nie ma nic miodu, to można samemu zrobić. Czy ostatnia pacjentka mi mówiła, można zrobić miód z akacji, teraz się są, więc po prostu można powydziwiać. Niekoniecznie trzeba wydziwiać. Herbaty są wszystkie jadalne. Herbata rooibos, herbata zielona, czerwona, czarna, kawa prawdziwa. Warto nie mieć nałogów. I trzeba jadać listę dobrych produktów. Na śniadanie, obiad i kolację jadać 3 razy dziennie, 5 razy dziennie, raz dziennie, jak tam pani chce. Nawet na liście dobrych produktów jest czekolada, ale nie ma masła. Ale na liście dobrych produktów jest masło klarowane. Dobrze. Więc co zjeść na śniadanie? Można zjeść ziemniaki odsmażane. Można zjeść ziemniaki gniecione z masłem klarowanym. Można zjeść kluski ziemniaczane. Można zjeść kisiel, można zjeść budyń na mleku sojowym, kokosowym, migdałowym, że są tam drobiny bezglutenowych, nie przejmujemy się. Można zjeść len w kompocie, można zjeść parówki, ja nie jadam parówek, cielęce kurze, wieprzowe, indycze. Jak jest ochota, można zjeść boczek z chrzanem, musztardą, keczapem lub ze solą, byle nie wędzony, tylko usmażony, no, oczywiście nie surowy. Można zjeść bitkę z indyka, bitkę z kurczaka, kaczkę gęś z wczorajszego dnia, lub indyk, lub śledzia w oleju, lub w occie, lub tuńczyk w puszce, bo te puszki z tuńczyka są powlekane jakimś lakierem, nie jest to nikiel. Tak przynajmniej mi się wydaje, oglądając to. Więc na śniadanie można zjeść surówkę również, można zjeść pomidora, można zjeść grejpfruta, można wypić herbatę z cytryną, przy czym Chińczycy się śmieją, jak my pijemy herbatę z cytryną, więc wolałabym samą cytrynę albo samego grejpfruta, ale proszę się nie przejmować. Można zjeść kapustę kiszoną, ogórka kiszonego, można wypić wodę spod ogórków, kapusty, zakwas buraków. Można zjeść warzywa na patelnię, można zjeść warzywo gotowane, omaszczone albo benekolem, albo innym tłuszczem kardiologicznym, albo masłem klarowanym, albo oliwą z oliwek, albo smalcem i skwarkami, albo można zjeść cukinię z czosnką smażoną, albo zrobić sobie grilla z czegokolwiek, z pieczarek, z papryki lub z jakichkolwiek mięs. Skwarki ze słoniną są bardzo smaczne na śniadanie, aczkolwiek kiedy idziemy w kierunku zdrowia,
Zawsze śniadanie białkowe i tłuszczowe zamienia się w śniadanie węglowodanowe lub brak śniadania. Więc jeżeli do 11 nie chciałoby się zjeść śniadania, ja będę się tylko cieszyć. Jeżeli do 11 by się chciało zjeść surówkę lub surowe warzywa lub surowe owoce, ja się będę tylko cieszyć, bo coś takiego jak rzodkiewka, kalarewka, to jest surowizna, jeżeli pani lubi, można zetrzeć i sobie zjeść. A jeżeli pani nie lubi, to szuka tego, co pani lubi. Więc kaszę gryczaną można zjeść w każdej postaci. Powiedziałam, że ziemniaki w każdej postaci są jadalne. Jak przyjdzie ochota na frytki, to polecam 100 gramów ziemniaka sobie pokroić a la frytki i usmażyć na smalcu. Mogą być ziemniaki gniecione, mogą być z olejem z pestek winogron, mogą być z jakimkolwiek tłuszczem z listy dobrych produktów. Może być zjedzony rządek czekolady jako przegrycha i jako słodkie. Może być zjedzona galaretka owocowa jako słodkie. Przy czym ze słodyczy powiedziałam, że polecam czosnek i cebulę. I pory, i szczypiorek. Im więcej zielonego, tym lepiej. Bardzo będzie dobrze doprzycielać buraki z chrzanem. Można wypić 100 ml soku z granata lub jeść połowę granata. No połowę granata to może za dużo, zależy jakiej wielkości jest. Można zjeść połowę brzoskwini, no ale wiadomo, że z owocami trzeba postępować ostrożnie, to nie jest przyjaciel. Jak już, to jadać różnorodne owoce, żeby to nie było codziennie to samo i robić 3-dniowe przerwy bez owoców i cukrów prostych, czyli w jadłospisie trzeba samemu się pionizować, żeby nie było cukrów prostych. Więc tak, przyjazne będą tłuszcze, wszystkie. Najbardziej polecam tłuszcze typu smalec słonina, ale również masło klarowane, ale również oliwa z oliwek, ale również jakiś benekol lub inny tłuszcz kardiologiczny. Albo olej z pestek dyni, olej lniany, olej strażonych nasion sezamu, olej strażonych orzeszków ziemnych. Te oleje wszystkie były w Biedronce, więc nie były najdroższe. Tylko czasami trzeba wypatrywać, jak przywiezą dziwne rzeczy. Genialnym leczeniem będą prażynki Tao Tao krewetkowe z tapioki. To kosztuje 2,50. Można kupić we wielkopowierzchniowych sklepach, tych całkiem dużych. Chociaż widziałam je ostatnio w Leclercu. I ta 2,50 wystarcza na 4 obiady, więc nie musi być to na bogato. Można kupić mąkę z tapioki, więc może być na bogato. Kopiasta łyżka lnu i kopiasta łyżka mąki z tapioki, troszkę wody. I zrobić z tego jako placki niby ziemniaczane na patelni, która jest przeznaczona na jajka sadzone z takimi małymi wnękami. Lub można na przykład migdały utrzeć 2 łyżki utartych, 1 łyżka lnu i z tego zrobić na przykład placki lniano-migdałowe lub orzechy włoskie, lub orzechy pekan, lub migdałowe, lub orzechy jakiekolwiek inne nerkowce. Po prostu cokolwiek się tylko na winie lub... Nie, no laskowych nie profanujemy, laskowe jadamy na żywo, bo laskowe to jest super przyjaciel dla osoby urodzonej w lutym i w styczniu i w grudniu, która zachorowała na nowotwór jakikolwiek. Dobra. Rzeczywiście, żeby wyprowadzić proces nowotworowy z jelita grubego, ja będę mówiła o weganizmie w zakresie dobrych produktów. Czyli to są warzywa z listy dobrych produktów, więc wszystkie, kiszone, surowe, w zupie, soki z surowych warzyw, sok z selera z odrobiną soku z dyni, sok z selera z odrobiną buraka, sok z buraka z sokiem z cukinii, sok z cukinii z odrobiną gruszki, może jedna gruszka na 4 osoby, ja sobie mniej więcej żartuję. Czy sok z dyni, z cynamonem, czy z imbirem, przeróżne pomysły. To może być kuracja sokowa, również może być to zupa jarzynowa, bo to jest kuracja sokowa gotowana. Polecam miksowaną zupę jarzynową. Może również być to zupa typu rosół, ale z ziemniakiem, lub z batatem, lub z mlem, lub nasionem chia,
lub z grzybem, lub z czosnkiem, lub z cebulą, lub z kaszą gryczaną, czy ostatnio jak mi dziecko zjadło, nie z nowotworem, ale polecam. Taki pomysł, tylko dla każdego coś dziwnego, bo mnie już leży trochę długo w lodówce z tytułu zachłyśnięcia się tym. Oświadnica z Biedronki, do tego cebula, czosnek i papryczka, czyli zrobiona z tego zupa. Może być jakakolwiek inna ryba. I to jest genialne. Tylko urżnęłam oświadniczce nóżkę i generalnie reszta leży w zamrażalniku, więc po prostu każdy niech ma swoje własne smaki. Im więcej ryb i owoców morza szybciej, tym szybciej wyleczenie. Dla jednego śledzie, dla drugiego halibut surowy usmażony, dla drugiego kolejnego łosoś dziki, a dla kolejnego ryba sola. Najbezpieczniejsze będą ryby atlantyckie, bo one są stosunkowo mało zanieczyszczone. Chociaż ja nie miałabym nic przeciwko karpiom, bo jest taka propaganda, nie jedzmy ryb, a jedzmy krowy przy autostradzie, gdzie generalnie wolałabym opcję gdzieś tu po środku, weganizm. Tylko w połowie, bo szukajmy swojej drogi. Więc tak, zupa pomidorowa, jakby pani miała ochotę, jak najbardziej, tylko bez śmietaną, bez ryżu, bez makaronu. Kapusta czerwona ze skwarkami albo z cebulką, jak najbardziej. Jakieś takie monoposiłki, bo trzeba będzie szukać monoposiłków, czyli albo brokuła oblana tłuszczem lub bez tłuszczu, albo fasolka szparagowa żółta zielona oblana tłuszczem lub bez tłuszczu, lub jakieś zupy góra dwu czy składnikowe. Dobra. Muszę jeszcze znaleźć parę pomysłów. Budyń na mleku sojowym byłby też ciekawostką, ale jeżeli pani nie lubi, nie trzeba. Rosół z makaronem z fasoli mung też byłby ciekawostką, ale jeżeli pani nie lubi, nie trzeba, bo choroby nowotworowe są sprzedawkowanie białka zwierzęcego. Więc przez pierwsze 6 tygodni ma pani carte blanche na białko zwierzęce, więc jajko, kura, gęś, kaczka, wołowina, wieprzowina, ryby, królik, jagnięcina, zając i owoce morza i ślimaki, które raz zjadłem. Ale będę szła w kierunku białko zwierzęce raz dziennie i jako osobny posiłek bez warzywa. I tutaj warto iść w tym kierunku. I pamiętać, że ratunkiem zawsze jest weganizm z listy dobrych produktów, więc węglowodany z listy dobrych produktów, warzywa, grzyby, ziemniaki, kasza gryczana, no i owoce, ale to nie do końca. Weganizm w zakresie dobrych produktów, ja uznaję, że skarki i słonina to jest weganizm w zakresie dobrych produktów, masło klarowane uznaję jako weganizm w zakresie dobrych produktów, tłuszcze kardiologiczne, oleje, tłuszcz kokosowy, mleko kokosowe, awokado, to jest dla mnie weganizm w zakresie dobrych produktów. Nasiona roślin oleistych, które wymieniłem, od orzechów laskowych po słonecznik i orzechy pekanu, czy jakiekolwiek smakują. Przeróżne muffinki, ciasta są na Facebook dr Ewa Bednarczyk-Witoszek, Facebook Szamaj Dobre Produkty, bo tam umieściłam dużo różnych ciekawostek, które można jeść i nic się nie stanie. Aczkolwiek mierzyć doktora potasem D3, normalizujący się HDL-DLDL ma być 1:1 i homocysteina spadająca, aczkolwiek homocysteinę ja zalecam mierzyć albo co miesiąc, albo co 3 miesiące. I to są parametry, czy jest pani w sposób prawidłowy leczona. Oczywiście poza wycofywaniem się objawów, do czego zaraz wrócę. Co jeszcze wycofuje? Na liście dobrych produktów są strączkowe. One nie wycofują procesu nowotworowego, ale są stanem na przetrwanie. Roślin strączkowych uznaję masło z orzechów ziemnych, mleko sojowe, kostka sojowa, fasolka szparagowa, groszu cielony i bób. Więc jakby była ochota na te rzeczy lub groch, fasola, socielica, ciecierzyca, to te zupy łączyć nigdy z ziemniakiem, a z cebulą, czosnkiem, porem, szczypiorem, może być batatem, może być papryczką, czyli może być czymkolwiek, byle nie z ziemniakiem. Aczkolwiek strączkowe to nie jest najlepszy kierunek. Raz na 5 dni tak, 2 razy w tygodniu, no krzywię się i zgadzam się, bo czasami nie ma pomysłów. Aczkolwiek lepiej jadać to raz na 5 dni, lepiej być różnorodnym.
I to by było w zakresie tyle weganizmu. I uznaję, że czekolada gorzka lub nawet mleczna do 30 gramów jest ok, ale też raz góra, dwa razy w tygodniu. Trzeba zachować w tym umiar. Najgenialniejsza do wycofania procesu nowotworowego jest tahina, len, kokos lub awokado, papryczki, czyli ale nie codziennie, ostre, pieprzne, pikantne, ale też tylko dwa razy w tygodniu, góra trzy razy w tygodniu, mięta, żeńszeń, Uncaria tomentosa, czyli koci pazur, czyli cat's claw, czyli wilka kora, dwa razy po gramie. Co jeszcze? Cebula, czosnek, pory, szczypior, kapustny, polecam bardziej na surowo lub al dente, to znaczy kalafior lub bokuła, 3 minuty gotowane. No, żeby była bliżej surowego niż gotowanego, ale zrobić zawsze swoje. Kapusta pekińska, genialna rzecz, bo surowa, i rzodkiewka, i kalafiorek, i kalarepka też surowa. Kalafior można zjeść na surowo i brokułę można zjeść na surowo. Kalafior romanesku to jest fajna rzecz, bo im bardziej dziwne rzeczy, tym będzie łatwiej wycofywać proces zapalny. Bo zawsze proces nowotworowy jest kontynuacją procesu zapalnego, to znaczy przerzuty tworzą się tam, gdzie powstaje proces zapalny. Dlatego jak się robi PET scan, to PET scan mówi, gdzie jest nowotwór, albo gdzie będzie nowotwór, jeżeli człowiek się nie obudzi. Co to znaczy wysoki potas mieć? W jednym swoim spisów na Dr. Balpet na Czepitoszek podałam bogato potasowe jedzenie, więc to jest albo ciąg do koncentratu pomidorowego, albo do awokado, a resztę pani doczyta. Na obiad. Obiady Facebook Ewa Bednarczyk-Witoszek. Niech pani rozmawia z córką i Facebook dr Ewa Bednarczyk-Witoszek i Facebook Szamaj Dobre Produkty. Zamiast masła zwykłego dałabym klarowane do każdego tam wypieku dziwnego. Obiady są przeróżne. Ja będę promowała ryby, ale jajka też będą ok przez jakieś do miesiąca. Najpóźniej do 6 miesięcy. Jak często pani jada jajka? No, 2-3 razy w tygodniu. To jest ok. Przy czym w dzień jajek nie jemy wołowiny, w dzień jajek nie jemy wieprzowiny, w dzień jajek nie jemy kury, w dzień jajek nie jemy, jemy kaczki. Ryby możemy, ale zawsze zalecam jeden rodzaj białka zwierzęcego na dobę. Czyli jak jemy śledzia, to w ten dzień nie jemy makreli surowej i usmażonej. Jak jemy tuńczyk, to w ten dzień nie jemy dorsza. Jak jemy dorsza, to nie jemy krewetek. Owoce morza genialnie wyprowadzają proces. Pytanie, proces zapalny, a zatem są w stanie wycofać proces nowotworowy lub doprowadzić do zwapnienia zmian, które są. Dokładnie, bo tak to się dzieje. Przez zwapnienie zmian, które są. Dokładnie. Więc dlatego zależy mi na przyzwoitej D3, ale własnej. To jest jak proces gruźliczy. Też następuje wyzdrowienie przez zwapnienie zmian, które są, no, poza lekami. Lub czasem bez leków można uzyskać kontrolę procesu gruźliczego i to medycyna na świecie wie. Więc ja nie jestem przeciwko słoneczku i wychodzeniu na słoneczko i trzymaniu się w ciemnym, więc jestem za tym, że... No, powiem im nie zalecam. Ja wiem, natomiast zawsze można wychodzić na słoneczko i słoneczko, zawsze spacer na słoneczku bardzo jest korzystny, półgodzinny jest bardzo miły, niekoniecznie okwefiona, tak jak muzułmanie i ci inni. Dobrze. Na obiad co? Czy pani lubi rybę? Lubię. Świetnie. Lepiej będzie wypracował proces zapalny i zatem nowotworowy. Ryba na dobę. Rybę można jeść raz lub dwa razy dziennie. Ilości na razie jemy hulaj dusza, piekła nie ma, potem idziemy za filmikiem choroba.nerek. Bo uczymy się dobierać dawkę, więc dawka mięsa na posiłek, czy ryby, czy jaja, czy
cielęciny czy indyka powinna być od 60 do 100 gramów. Ale trzeba zaznaczyć, że ja jak już tak przez miesiąc się trzymam grzecznie, to po miesiącu mam ochotę zjeść pół kilo wieprzowiny i generalnie nie da się mnie odgonić od świni. Więc tutaj zawsze wszyscy robią jak mogą, a wychodzi co wychodzi. Wycofywanie procesu to jest mierzenie CEA co 3 miesiące, czy w systemie co 6 tygodni, czy co pół roku, jak onkolog uzna. Przy czym najtańszym objawem wycofywania się procesu nowotworowego to jest wycofywanie się OB, zmniejszanie się OB. I to widać w sposób piękny. No i potem CRP trzeba doprowadzić do pionu. Można posiłki, czyli jak najmniej mieszania, gdzie w górę jedno, dwu, trzy składnikowe posiłki. Składnik, mówię o białko lub węglowodan, bo tłuszcz jest zawsze bezpieczny, aczkolwiek zawsze brać należy przez pół, bo ludzie nie wiedzą, że doprowadzanie się do stałej kwasicy ketonowej, czyli ketony poranne stale na 3 plusy, to jest absolutny promocja do rozrostu procesu nowotworowego. Nie ma pani ketopasków? Nie ma. Przez 3 miesiące nie zalecam mierzyć. Po 3 miesiącach warto kupić ketopaski, żeby nie wpędzić się żadną miarą w ketozę, bo to powoduje narastanie procesów zapalnych i niemożność opanowania procesu nowotworowego. Więc nawet nie jestem za tym, żeby było plus minus. No można mieć ketozę 2 dni w tygodniu. Wszystko co reszta. Jakie obiady? Ziemniaczek jadalny okraszony cebulką. Ziemniaczek okraszony skwarkami. Rybka. Mogłabym jeść na okrągło i codziennie. 2 razy dziennie będą przyjazne. A tylko pamiętaj, czy jest jeszcze surowa papryka, że papryczki chili. Może są jeszcze inne rzeczy, że cynamon, że imbir, że żeńszeń. Ja tylko sobie tak mówię, że szukać swojej własnej drogi w życiu. Bo jest ciągota do ostrego, pieprznego, pikantnego. Warto zwracać uwagę też na jakieś elementy gorzkiego. Tylko co? Można ziemniaczek i mniszek pozrywać na dworze. Mniszek lekarski pokroi ziala pietruszkę z zieloną i działa i wymieszać. Można na dworze jest list niebieski, czy ziele. Można jednego listka urwać, pokroić i wymieszać ziemniaczkiem, bardzo gorzkie. Mniszek to tak. Mleczek. Mniszek to mówię listki lub płatki, ale płatki dodawać do czegoś zielonego. Można tych płatków nazbierać i wysuszyć i na całą łatkę zieloną nakładać. Lub glistnik jaskółcze ziele, to wtedy jest max gorzkie. Więc albo liście z mniszka, albo płatki z mniszka, albo liście z glistnika, albo można wymieniać różne krwawnik, taśnik, jemioła, to wszystko można po prostu upolować, pokroić, no tylko nie konwalię może majową, ale reszta, jak pani wie, że jest zioło z tego, to można nałożyć na ziemniaki lub do sałatki, przy czym sałatka z sałaty z płatkami mniszka, to znaczy listeczkiem, tym żółtym, płatkami kwiatu mniszka, jest czymś zachwycającym. Można wtedy dwie oliwki pokroić w plasterki, polać oliwą z oliwą i wygląda to zachwycająco. No również można jakieś czerwone płatki pelargonii, żeby było na kolorowo, bo zakaz ubierania się na czarno, szaro i brązowo. I mimo, że jestem zwolennikiem czekolady, kaszy gryczanej, kawy prawdziwej, to są brązowe rzeczy, więc nie tak do końca. Obiad z ryby, z sosem albo z cytryny, albo z grejpfruta. Więc ten sos to się mieli cytrynę albo mieli grejpfrut, oczywiście bez ziarenek i polewa się rybę.
Polecam białko zwierzęce z tłuszczem, ale bez surówki. Surówka jako osobny posiłek. Nauczyć się jadać białko zwierzęce z tłuszczem, ale bez węglowodanu, nawet bez surówki, bez ziemniaka, bez kaszy gryczanej. Ale jesteśmy tylko ludzie, więc jeżeli pani zje roladę wołową z kluskami ziemniaczanymi, to się nic nie stanie. Tylko potem zapotrzebowanie na jedzenie jest dziwnie. 100 gramów rolady i 3 kluski ziemniaczane powodują, że pani potrafi 17 godzin wytrzymać bez jedzenia, bo jest tak objedzona. Więc takie dziwne rzeczy się dzieją, robić takie różne czyszczenia przewodu pokarmowego, żeby nie obciążać go jedzeniem, bo jeżeli baba z wozu koniom lżej, czyli jeżeli przewód pokarmowy jest czysty, to układ odpornościowy jest w stanie naprawić obwód, czyli przerzuty. Z tłuszczu wymieniłam tłuszcze i tran, i awokado, do ilen, i makadamia, i orzechy laskowe, dzień orzechów laskowych, dzień bez orzechów laskowych, dzień stracony. Dla kogoś urodzonego w maju bym dawała migdały. Dla kogoś urodzonego w sierpniu dawałabym pekan lub orzechy włoskie, ale pod warunkiem, że lubi. Dla kogoś, który nie lubi ani tego, ani tego, są nerkowce i dałabym tahinę. Więc tutaj kierunek dla każdego inny. Ma to być zachwycające, bo jeżeli nie zachwyca, to generalnie człowiek zbiera się na tamten świat, bo musi być jeszcze pasja. Dlaczego udaje mi się każdy... Dlaczego udaje mi się poprawić w sposób doskonały metabolizm w chorobie Downa, wycofując katar, powodując, że oni zapinają guziki, zaczynają zawiązywać buty, zaczynają trybić, prą do wiedzy, siadają przed komputer, zaczynają się uczyć w sposób niewiarygodny, a z choroby z przerzutami jest gorzej, a po miesiącu choroby Downa jest po prostu nieprawdopodobna poprawa. A dlaczego w chorobie nowotworowej nie? Bo mówię osobie z chorobą Downa, słuchaj, frytki na śniadanie. Ona mówi, hura, nigdy nie jadłem frytek na śniadanie. Więc po prostu z osobą nowotworową to frytki są szkodliwe, wszyscy no, mówią. Dlatego mam, wiesz, tu zachwyt, a tu negacja. Osobie z Downa mówię, słuchaj, masło z orzechów ziemnych na mleku kokosowym. Jezus Maria, nigdy tego nie jadłem. Wygląda to na czekoladę na gorąco. A tutaj co mi pani proponuje? Ja w ogóle nie wiem, o czym pani mówi. Mówi osoba z chorobą nowotworową. Słuchaj, parówki na śniadanie, mówię do Downowca. Z chrzanem, musztardą, keczupem. Ale bez pieczywa. Super. Zawsze tak chciałam jadać, a wciskali mi pieczywo. Parówki usłyszę o choroby nowotworowej, przecież to jest szkodliwe, sama anemia. I generalnie, wiesz, u Downowca nam zachwyt i tylko eskalację radości, a u osoby nowotworowej, a co pani mówi, a co pani mówi, a co pani mówi? Surówka na śniadanie? Przecież to tak jadałam, jak miałam 15 lat. I dlatego trzeba odwrócić proces, więc... Ta osoba z chorobą nowotworową, ona się nie boi zjeść soku pomarańczowego na śniadanie. A osoba z nowotworem, owoce na śniadanie? Przecież to jest szkodliwe. To ja mówię, się wtedy wycofują, a może zrobić sok z mandarynek i tylko 100 ml. Czyli po prostu u Downowca mam zachwyt, a u osoby z chorobą nowotworową mam, że zwiedził lekarza idiotę. Więc propozycje jedzeniowe są przeróżne. Tylko jak byłaby rolada cielęca lub wołowa, polecam z tłuszczem i bez warzywka, czyli monoposiłki. Jak byłoby ziemniaczek, to polecam z tłuszczem. Ziemniaki 2 razy dziennie, kontrola procesu nowotworowego albo OBC, czy jesienicznie, albo co 2 tygodnie, żeby wiedzieć, czy jest pani w dobrym kierunku. Jeżeli ten proces OB już się ustabilizuje, to potem proponuję kontrolę potasu. Potas muszę uzyskać na górnej granicy normy. Jeżeli już potas uzyskam na górnej granicy normy... Raz,
to wtedy kontroluje D3. D3 rybami, kiszonkami i tym, co jest Facebook doktora Babetner, czy Witoszek, jeden z moich pierwszych spisów. Dokładnie. HDL do LDL 1 do 1. HDL muszę doprowadzić do 80-90, a LDL też do 80-90. Więc jeżeli HDL będzie za wysoko, to zmniejszam ilość tłuszczu. LDL zmniejszam, podając ryby, dając weganizm w zakresie dobrych produktów. Dieta ma być kolorowa, ma sprawić radość, ma być zachwycająca. Zatrzymam nagranie. Pisanie, co się je, jest kluczem. Proces nowotworowy z wątroby udało mi się raz wycofać całkowicie dietą dobrych produktów. Niestety po pół roku przerzuciło się do mózgu i tutaj już nie potrafiłam temu zaradzić. To znaczy nie zgłosili się do mnie z tym przerzutem do mózgu. No słusznie myśleli, że nie potrafię. Teraz mniej więcej wiem, jakbym to opracowywała. Ale wiadomo, że jest to kłopot. A zawsze warto wierzyć w cuda, więc albo wiara w Kościół, więc tutaj na przykład można zwiedzić miejsce na przykład Budzów 9, gdzie ksiądz w czwartek chyba miesiąca udziela błogosławieństw, czyli kładzie rękę na głowę, dwie ręce, człowiek pada bez życia na minutę, dwie, trzy, albo wylatuje ze szlochem z kościoła, lub u jakiegoś stygmatyka, który udziela takich błogosławieństw, jeżeli wierzycie w Kościół. Mamy dobry kontakt z Kościołem. Jeżeli wierzycie w Kościół, polecam pani też Łagiewniki Kraków, ale nie podam nazwiska, podam je bez nagrania. Można tam się pomodlić i poprosić jedną osobę w myślach, żeby się też pomodliła. Wiara czyni cuda. Według wiary wam się daje. Powiedz tej górze, powiesz z wiarą, a się przeniesie, to się przeniesie. To są wizualizacje. Co to są wizualizacje? To jest myślenie, że jestem uśmiechnięta, wypoczęta, zdrowa, zadowolona i wszystko, co jem, mi służy. Ziemniaki są przyjacielem, białko zwierzęce raz dziennie na dobę. Do tego zmierzamy. Na kolację proponuję dać to, co na śniadanie, lub to, co na obiad, lub cokolwiek z listy dobrych produktów, z aneksem lepsza kiszonka, a może grejpfrut. 100 gramów owocu nie powinno zrobić krzywdy. Jeżeli by pani chciała codziennie jeść owoc, to 100 gramów owoców dziennie nie powinno zrobić krzywdy, ale trzeba być wtedy różnorodnym. Ja troszkę się wymiksowuję z takiej porady, bo sama jestem uwikłana w cukry proste, więc czeka mnie 40 dni bez cukrów prostych. No, patrzę na to jak na pies na jeża, więc zawsze niech leczy ten, który ma już przerobiony proces, a nie ten, który ma nieprzerobiony proces. Warto kupić wagę. Najtańszą wagę można kupić w MediaMarkt 20-25 zł. Wpisywać, ile mniej więcej się zjadło, czy jedno jajko, czy dwa, czy 100 gramów ryby, czy 500. Proszę się nie przejmować. Jak na śniadanie się źle zje śledzie, to na obiad krewetki już są, mieszanie białek. Czasami tak się chce i co z tego, więc przez 6 tygodni ma pani błogosławieństwo. Wpisywanie objawów, więc jeżeli coś wzdyma lub daje ból, to co się zjadło godzinę, dwie, trzy wstecz, tam jest nie okej, ale tam również do 34 godzin było coś nie okej, więc do 34 godzin zawsze szukam zboża, produktu mlecznego, bo jestem w stanie go znaleźć. Natomiast samemu można szukać w jadłospisie, co wywołało wzdęcie. Ostatni posiłek jest nie halo. I poprzedzający poprzedni jest nie halo, a tak naprawdę do 13 godzin dla was polecam szukanie, więc pisanie, co się je, wszystko wpisywanie na papier i jakaś logiczna kontrola. Oczywiście zawsze polecam kontrolę z lekarzem i współpracę.
dieta nie neguje stosowanej chemii, nie neguje stosowanej radioterapii. Można stosować razem z, nie neguje wycięcia, więc można stosować razem z. Radość, zabawa, śpiew jest podstawą. A przyroda, przyjaciel, przyjemności drugą. Spędzanie czasu na łonie przyrody jest bardzo miłe. Jakiś lekki spacer, bo niekoniecznie sport, jest mile widziane. Ruchy powolne są mile widziane. Moja dieta daje gwarancję bezbólowego przebiegu procesu nowotworowego i to na pewno. Dlatego na www.dietaoptymalna.com jest co zrobić, żeby mieć bezbólowy przebieg procesu nowotworowy, artykuł. Obczaiłam to po cukrzycach 1 i po cukrzycach 2, jak to zrobić. Tam jest streszczenie, ale jadaj różnorodnie, jadaj kolorowo, monoposiłki, ciesz się tym, co jesz. Możesz zjeść kalafior z tłuszczem lub bez tłuszczu, twoja wola. Masz się cieszyć tym, co jesz, tak jak ten dołnowiec. I mono, pani zaleca. Monoposiłki, tak? Ale jak się namiesza kalafior posypany papryczką, czyli świeżą, i olejem, to są dwuskładnikowy posiłek, bo tłuszcz nie uznaję jako składnik. Tłuszcz szukam w postaci ketozy w moczu porannym. Jeżeli pojawia się ketoza jakakolwiek w moczu porannym, to już uznaję to jako patologię i pierwszy posiłek nie wolno zjeść ani tłusty, ani białkowy. Ketony w moczu porannym to są ciała ketonowe. Beta-hydroksymaślan i acetoodtan. Ale to widać? To się na paskach, za 5 zł aha, się kupuje. Aha, na paskach. Niektórzy polecają dietę z ketonami w moczu, ale ja polecam ją tylko na 3 miesiące, a potem się trzeba z tego wymiksować. Jakieś macie jeszcze Państwo pytania? Przyczyną procesu nowotworowego jest dolewanie śmietany do zupy, mleka do kawy, jadanie płatków z mlekiem na śniadanie. Dlatego polecam mieszankę studencką w mleku kokosowym, len w mleku migdałowym, drobinki żurawinki, na przykład surowej, czyli suszonej, typu łyżeczka pokrojona a la w kosteczkę taką 2-3 mm na mleku z orzechów laskowych, bo takie można kupić, czyli po prostu całkowity kosmos. Czyli nasiona chia w mleku kokosowym lub sojowym, lub po prostu pomieszać, co się da, z czym się da. Byle, żeby to było dwuskładnikowe lub jednoskładnikowe, lub herbata z tym mlekiem będzie bezpieczniejsza, lub herbata z tymi nasionami będzie bezpieczniejsza, lub kompot z tymi nasionami, żeby było to różnorodne. No często bułka z serem jest przyczyną, maślanka, kefiry, to wszystko ludzie jedzą myśląc, że im robi dobrze. Rzeczywiście jest to leczenie z raka jelita grubego, ale kulawe, bo ma wyprowadzić proces nowotworowy do góry. Produkty mleczne wyprowadzają z tego, co widzę, proces nowotworowy, dając oczywiście przerzuty w górę. Więc nie zawsze dieta budwik jest dobra, aczkolwiek jakby się chciało, to raz na 3 tygodnie polecam dzień budwigowy, więc ser z olejem lnianym, no dobra, może być raz na 2 tygodnie, ale pod strachem, więc może być to jako jeden posiłek. Cóż jeszcze? Wyprowadza mi choroby nowotworowe z dołu zawsze weganizm, nie dając przerzuty weganizm w zakresie dobrych produktów, a nie są to produkty mleczne. Białko mleczne jest trudno strawialne. Czy stek jest dobry dla osób urodzonych styczeń, lub może z kwiecień, maj z nowotworem, ale polecałabym może poniedziałek, wtorek, środa. Pierzga nie do końca, miód uchowaj Boże, nigdy. Polecałabym, jak już pierzgę w miodzie z agawy, lub miodzie z mniszka, lub w miodzie ze znamion sosny. Te dziwowiska są do kupienia w Leclercu. Mam nadzieję, że nie ma tam miodu, bo nie szukałam po składzie, więc im więcej coś zawiera miodu, tym bardziej szkodzi. Miód, uchowaj Boże, zakaz. Miód jest jadalny, wyłącznie gotowany, więc po prostu z szacunku dla pszczelarzy nie mówię o tym, ale nie mam go sprawdzonego, więc tak samo jak cukier trzcinowy, uchowaj Boże.
Już wolałabym syrop kronowy raz na miesiąc wypić niż miód. Sama myślałam, że miód mi nie szkodzi, a jednak okazało się, że nie jestem zrobiona z diamentów, tylko generalnie z tego, co inni, i szkodzi mnie tak samo jak całej reszcie społeczeństwa. Sok z malin, typu syrop glukozowo-fruktozowy z jakąś maliną, wygniecione truskawki, bo będą dobre, tylko do 100 gramów na posiłek. Jeżeli jest ochota, to owoce jagodowe, tak, ale 100 gramów na posiłek. Przy czym wiedzieć, że zawsze z tymi owocami, to tak, wiesz, będę patrzeć, ale proszę wpisać w jadłospis, że 100 gramów. Czyli gdzieś było grzecznie. Będę wtedy mówić, a może 60 gramów się da na posiłek, czyli jakiejś podkręcanej śruby. Sok z czarnej porzeczki tarczyna tymbarka bardzo dobrze robi, ale też góra 60 do 100 ml na posiłek. Przy czym wiedzieć, że zawsze chcę, żeby było 3 dni bez cukru prostego. Pamiętać, że ja jestem uwikłana w cukry proste i przede mną jest miesiąc bez cukrów prostych, ale musiałabym wyjechać na jakąś bezludną wyspę. Cukry proste to owoce, soki z owoców, syrop z agawy, wszystko co słodkie i czekolada. A cukier biały? Cukier biały to jest cukier prosty. Możemy więc jeść? Też nie. Ja tego nie jadam, więc dawno już nie słodzę cukrem. Może dlatego mi się zaczęło chcieć buraki. No, bo tak to działa, bo to jest to.